Cześć wszystkim karawaningowcom. Wczoraj zaczęliśmy majówkę, w piątek wieczorem przyjechaliśmy z myszą na łowisko Słupsko. W tej chwili jest 5 rano, zimno, jest 0 stopni. Wczoraj nie miałem czasu, żeby tutaj nasze obozowisko doprowadzić do ładu, tak żeśmy się na szybko porozkładali. Dzisiaj to będę ogarniał. Zostajemy do wtorku. We wtorek będziemy wracać, ponieważ mysza musi iść do pracy. Ja zresztą też. No ale przynajmniej sobie troszeczkę odpoczniemy. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli, to troszeczkę polatamy dronem. Dzisiaj jest sobota, o 12 w nocy kończy się okres ochronny szczupaka i właśnie po to żeśmy tu przyjechali. Ugotujemy coś dobrego na grillu, pokażę wam te ognisko szwedzkie, jak się rozpala. O, akurat mam branie. No, przy okazji, słuchajcie, mieliśmy dzisiaj o 5 rano kontrolę Państwowej Straży Rybackiej. Dwóch bardzo fajnych panów przyszło, zapytali, czy nie łowię przypadkiem na żywca. Zobaczyli rejestr, dali pieczątkę, pogadaliśmy chwilę. Bardzo sympatyczni panowie. Ja już tutaj ich znam, ponieważ zawsze przyjeżdżają tutaj na kontrolę. Są naprawdę mili, nie to, że wędkarze gadają na nich, albo tacy, siacy, owacy, bo się czepiają, bo to, bo tamto. Jak nie macie nic na sumieniu, nikt nie będzie się was niczego czepiał. Także ja uważam, że te kontrole są potrzebne, ponieważ byłaby tak jakby samowolka nad wodą, nie? A wszyscy chcemy, żeby ryby były, chociaż i tak już jest ich bardzo mało. Cześć wszystkim, kolejny dzień naszej majówki. Dzisiaj jest 1 maj, czyli zaczął się dla mnie tak naprawdę sezon wędkarski sandaczowo-szczupakowy. Jest mniej więcej 18. Chciałbym wam dzisiaj, słuchajcie kochani, pokazać, jak rozpalić ognisko szwedzkie, o którym wam już opowiadałem. A dzisiaj chciałbym wam pokazać na żywo, jak to zrobić. Pokażę wam jeszcze nasze obozowisko, czy stanowisko wędkarskie, jak wygląda. Tak wygląda, słuchajcie, nasze stanowisko wędkarskie. Wrzucone wędki na szczupaka. Jedna wędka, tutaj druga wędka. W wiaderku trzymam żywce. Za chwilę będziemy starali się rozpalić ognisko szwedzkie. Teraz tak, słuchajcie, to całe ognisko szwedzkie, jak rozpalamy? Ano rozpałką. Możemy do tego użyć rozpałki z grilla, to jest raz. Możemy użyć do tego kory brzozowej, to jest dwa. Tak jak przystało na prawdziwych prepersów, nie używając chemii. Ale możemy też zrobić to w taki sposób, w jaki ja wam za chwilę pokażę. A więc słuchajcie, wybieram się w tej chwili po podpałkę. I co nam będzie służyło jako podpałka? Ano zaraz zobaczycie. Pójdziemy sobie tutaj nazrywać troszeczkę takiego suszu, suchych traw. Zobaczcie, zrywam suche trawy,
i zerwę tutaj parę takich suszków. Zobaczcie, to jest moja podpałka, którą będziemy rozpalali ognisko szwedzkie. Obozowisko nasze z tyłu wygląda tak. Podpływają łabędzie, no niestety ja muszę je trochę pogonić, ponieważ pościągają mi żyłki i będę miał problem. I teraz słuchajcie, jak my to nasze ognisko szwedzkie będziemy rozpalać. Bardzo prosty sposób. Taką podpałkę, czyli suche trawy, łamiemy sobie na małe kawałeczki. Zobaczcie. Tak jak wam kiedyś pokazywałem, to nasze ognisko szwedzkie jest nacięte na krzyż. Co my robimy? Ano, w środek wkładamy kilka takich naszych patyczków. Zobaczcie. Tego nie musi być naprawdę dużo, ale wkładamy sobie tutaj kilka. To, co nam służy za podpałkę. Możecie również to zrobić tak, że w to miejsce, gdzie dajemy te patyczki, wkładamy sobie podpałkę z grilla lub korę brzozową, która wam też rewelacyjnie to rozpali. I resztę układamy sobie tutaj na górze. Jak się ściemni, pokażę wam, jak to się działa, jak się to rozpala i jak długo będzie się to nasze ognisko paliło. Oczywiście mam to tutaj na podstawce takiej starej z grilla, żeby nie śmiecić, nie musieć za dużo sprzątać. Czekamy, aż się ściemni. No i słuchajcie kochani, nadszedł ten czas, gdzie będziemy rozpalać nasze ognisko szwedzkie. Tak jak wam wspomniałem, mamy tutaj tą naszą rozpałkę. Powkładaliśmy sobie tutaj trochę suchych patyków do środka. I co my teraz zrobimy? Ten susz, który tutaj widzicie, najzwyklej w świecie podpalamy. Podpaliliśmy cały ten susz. Zapalniczkę odkładamy i będziemy teraz czekać około 5 minut, aż nasze szwedzkie ognisko się rozpali. Ten mój susz jest być może trochę wilgotny, bo zbierany wieczorem, ale myślę, że to się fajnie nam rozpali. W tej chwili, tego nie wiem, czy to widać w kamerze, ale zaczyna nam się już palić drewno z pińka i będzie to działało na zasadzie świeczki. Czyli będzie się paliło od góry i będzie ciągnęło w dół. Jak ten pieniek już się rozpali, to ja za chwilę do was wrócę i pokażę wam, jak to się pali już tak rzeczywiście. No i mamy rozpalony nasz pieniek, nasze ognisko szwedzkie, jak to tam zwą. I w tej chwili na tym pieńku będziemy mieli 5-godzinne ognisko. I tak jak już wam kiedyś mówiłem,
Możecie położyć sobie tutaj patelnię, możecie na tym smażyć, gotować, możecie się ogrzewać. Zabierając 2-3 takie pieńki gdzieś na jakiś wypad, macie tyle ognisk, ile zabierzecie pieńków. No i słuchajcie, na dowód tego, że można na tym gotować, ja w tym momencie stawiam tutaj pełny czajnik z wodą. I zagotujemy sobie wodę w czajniku. No i zobaczcie, jak to działa. To działa dosłownie jak palnik na kuchence gazowej. Podnoszę czajnik i pod czajnikiem mamy cały czas płomień, mamy temperaturę i w ten sposób możemy sobie zagotować wodę, możemy coś usmażyć na patelni. Wiadomo, że to jest pień sosnowy, więc będzie jak to z ogniska, czajnik trochę okopcony. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, że dzięki temu pieńkowi mamy gorącą wodę. No i teraz zobaczcie. Trwało to dosłownie 8 minut. Woda nam się już w czajniku gotuje. I w tym momencie, będąc gdzieś na obozowisku, możemy sobie zalać herbatę ciepłą, kawę. W przypadku, gdy skończy nam się gaz w butli, gdy nie będziemy mieli innej możliwości, ale zawsze mamy ze sobą pieniek, który nas ogrzeje, który da nam możliwość ugotowania potraw, zagotowania wody. Także myślę, że jest to dobry wynalazek, dobry patent. I najważniejsze, że się sprawdza. Dziękuję za obejrzenie filmu.